Zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić do sklepu z ubraniami. Link znajduje się w opisie. Co się stanie za 10 kwintylionów lat? Witajcie! Jaka jest przyszłość rasy ludzkiej i naszej ukochanej planety Ziemi? Po kilku badaniach znalazłem prognozy przyszłości na następne 1000, milion i tak do 10 kwintylionów lat w przyszłość. Jesteś gotowy na tą podróż? Za 1000 lat ze względu na szybką ewolucję języków żadne współczesne słowo nie przetrwa. Gamma Safi zastąpi gwiazdę polarną, dzięki czemu będziemy mieli nową gwiazdę północną. Za 2000 lat lodowce całkowicie się stopią z ekstremalnym globalnym ociepleniem o plus 8 stopni Celsjusza. Lód grenlandzki zostanie stopiony. Poziom mórz będzie o 6 metrów wyższy. Czy wiesz, że w 5125 roku kończy się kalendarz Majów? I według Majów jest to dzień zagłady, który powtórzy się jeszcze raz. Jeśli przeżyjemy do 5125 roku, to za 20 tysięcy lat Czarnobyl będzie w końcu bezpieczny. Za 50 tysięcy lat wodospad Niagara zniknie. A to dlatego, że 32 km od jeziora Eli ulegają erozji i wodospad przestaje istnieć. Lód grenlandzki stopi się. Będzie całkowicie stopiony przez umiarkowalne globalne ocieplenie, które wzrośnie o 2 stopnie Celsjusza. Za 100 tysięcy lat superwulkan oraz duża asteroida zmienią klimat, co prawdopodobnie drastycznie wpłynie na Ziemię. Gwiazdy na niebie będą wyglądać zupełnie inaczej z powodu ruchu Ziemi przez galaktykę. Za 500 tysięcy lat wypalone paliwo w dzisiejszych reaktorach będzie bezpieczne i nastąpi nowa epoka lodowcowa. Za milion lat całe szkło, które zostało stworzone, zostanie w końcu rozłożone. Potężne kamienne konstrukcje, takie jak piramidę w Gizie lub rzeźby na górze Ruszmur, nadal mogą istnieć. Wszystko inne zniknie. Niektórzy twierdzą, że za 5 milionów lat chromosom Y zniknie, a przez to ludzki gatunek ewoluuje lub wyginie. Za 50 milionów lat Afryka zderzy się z Europą, a Morze Śródziemne zniknie, tworząc pasmo górskie podobne do Himalajów. Lód antarktyczny migruje na północ i stopnieje, podnosząc poziom morza o 75 metrów. Ale nie martw się, w tym czasie prawdopodobnie cała galaktyka będzie skolonizowana. Za 60 milionów lat ziemska orbita będzie nieprzewidywalna. Za 250 milionów lat kontynenty zaczną się poruszać, tworząc nowy superkontynent. Za 800 milionów lat od teraz fotosynteza C4 będzie niemożliwa, a przez to wyginie całe życie wielokomórkowe na Ziemi. Za 2 miliardy lat jądro Ziemi zamarza, a planeta przestaje się obracać. Bez rotacji planety nie ma pola magnetycznego, bez pola nie ma ochrony przed Słońcem. Temperatura powierzchni wynosi 147 stopni Celsjusza. Całe życie na Ziemi znika. Za 7 miliardów lat Słońce osiąga maksymalny promień, 256 razy większy niż teraz. Wenus, Ziemia i wszystkie pobliskie planety będą pod wpływem ogromnej temperatury. A później Słońce stanie się tlenkiem węgla, stanie się białym karłem i będzie miało około 54% swojej obecnej masy. Za 20 milionów lat nastąpi potencjalny koniec Wszechświata. Cała materia zostanie rozdarta przez ekspansję Wszechświata. Wszechświat stanie się dosłownie nieograniczony. Za 100 milionów lat od teraz wszystkie gwiazdy znikną. Pozostałe obiekty to szczątki, białe karły, gwiazdy neutronowe i czarne dziury. Za 100 kwintylionów lat, jeśli nasza planeta nie zostanie pochłonięta przez ogromne Słońce, orbita Ziemi ostatecznie się rozpadnie, a wkrótce Ziemia zostanie pochłonięta przez Słońce. Koniec. Jak myślisz, co się stanie z Ziemią i z ludzkością? Napisz w komentarzu. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, a jeśli jesteś nowy, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Trzymajcie się, cześć!